Dzień dobry, witam wszystkich. Zastanawiam się dzisiaj, czy w ogóle można zmienić orbitę. Tak sobie leżałem do góry brzuchem, patrzyłem w niebo, wyobrażałem sobie, że jest to niebo nocne, a nie dzienne, nie porankowe, nie poranne. I sobie tak pomyślałem, że widzę Sputnik. Bo widziałem. Sputnik leciał na wschód. No i to by się zgadzało, no bo cała Ziemia się obraca pod Sputnikiem. Więc w związku z tym kręci się tak, żeby Słońce przeleciało nad nią ze wschodu na zachód. I teraz jeżeli niebo całe, cały nieboskłon tak zwany kręci się ze wschodu na zachód, no to jeżeli by coś chciało zostać nad kimś, kto siedzi na ziemi, czy leży na ziemi, no to musiałoby lecieć ze wschodu na wschód. Natomiast gdyby chciał lecieć razem ze Słońcem, czy zostawać na jego tle, ewentualnie po drugiej stronie równo, to musiałoby lecieć tak jak Słońce, czyli ze wschodu na zachód. No i tak naprawdę to w ogóle nie musi lecieć. Tylko się musi, że tak powiem, zastanowić, czy zostaje ze Słońcem, czy leci, czy zostaje ze mną. Smutne i dziwne. Bo jak to się ma do tej siły odśrodkowej? Jeżeli sputniki krążą tam te niewiele, nie wiem jaka jest wysokość tej ISS, musiałbym to znaleźć, czyli International Space Station, ale wiem, że ta tak zwana stacjonarna orbita to jest około 300. Czy każda z orbit nie może zostać, nie może być stacjonarną? No tak naprawdę to każda może, bo może, że tak powiem, nie kręcić się z Ziemią, tylko zostawać tak, żeby razem z gwiazdami się przesuwać na ich tle. Czyli pozostawać nieruchoma wobec gwiazd. Nieruchoma wobec gwiazd. Mówią, że jest taka trzy strategie, tak? Uciekaj, walcz i zamarznij. Tak można zamarznąć wobec gwiazd. Ciągle jeszcze staram się kontynuować tą myśl o tym sputniku, który pozostaje na orbicie stacjonarnej, czyli nie przemieszcza się względem mnie i no, przemieszcza się z gwiazdami, ale tylko tyle, ile gwiazdy. No i to byłby problem obliczeniowy. Jaką on musiałby mieć prędkość, żeby ta prędkość kątowa była taka sama jak obrotu Ziemi? Prędkość kątowa i siła odśrodkowa w prędkości kątowej. No chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że żeby spaść, to trzeba zmniejszyć siłę odśrodkową, czyli zwolnić, by w związku z tym nie lecieć dookoła Ziemi, tylko zwolnić. A jeżeli się przyspieszy, to wtedy siła odśrodkowa będzie wyższa i wtedy, jeżeli zwiększymy prędkość,
No to podniesiemy też orbitę, bo jak gdyby zaczniemy, siła odśrodkowa zacznie nas troszeczkę bardziej unosić wyżej nad Ziemią. No tak, to już są do następnych przemyśleń mam. Dziękuję bardzo.